prawdziwy smok tuż przede mną. I Majko mało co nie ze mną, ale słania się na nogach i próbuje nie upaść. Czaru maru wielku smoku? Większu smoku! Dostojny smok, a nie takie tam. Największu! Koniecznie czerwony. To był też ten moment, kiedy ci, którzy znali mowę smoków, mogli usłyszeć, jak bestia odzywa się w kierunku koboldów. Co takiego mówi? Moi malutcy przybyliście, przynosząc najwspanialsze dary dla mnie, dla władcy tego miejsca. Jajo wypełnione życiem, bym ja mógł odzyskać wolność jak mój ojciec niegdyś. Jesteście doprawdy rozpieszczający. Połóż to jajo przede mną, a ja za pomocą mego ognia spopielę je, by wciągnąć żar życia, a sklepienie tych murów otworzy się przed Nalfgarem najpotężniejszym, a wy będziecie mi służyć po wieki, małe istoty. Otrzymacie ode mnie największy dar, jaki może dać władca. Służbę. Służbę! I tak jego głos rozchodził się echem po wnętrzu sali. Słuchajcie, najpierw musimy odbić to jajo. Albo je zniszczyć. Preferuję odbić. Bo jak on nie dostanie jaja, to stąd nie wyjdzie. Jakieś pomysły? Mam jeden. Filip, ty umiesz smoczy, tak? Tak. To mam pomysł. Ja stworzę iluzję największego smoka, jaki postaram. A ty będziesz mówiła po smoczu, bo próbuję cię przekonać, że że ten smok jest większy, że smok, który ja go wyczerpuję, jest większy, lepszy i jemu trzeba oddać to jajo. To jest bardzo dobry pomysł. Oni pomyślą, że ten smok jest uzurpatorem, bo jest czarny, a nie czerwony. Mhm. Tak na pewno tak będzie. Tylko, drogi Mariku, użycie tak potężnego czaru będzie wymagało naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo magii. Istnieje ryzyko, że taki czar może cię wycieńczyć i możesz stracić całą swoją energię życiową. Nie oznacza to oczywiście, że odszedłbyś z tego świata, ale ryzykujesz bardzo dużo. Możliwe, że nawet swój dar umiejętności gry. Ponieważ zwykle podejmowałeś się czarowania takiego, aby przemienić co najwyżej istotę wielkości humanoida. Jest to bardzo, ale to bardzo ryzykowne. To potraktujmy to jako plan B. Bo mam pewne powody, dlaczego nie chcę tego robić. To pomyślmy najpierw plan A. Trzeba odebrać jajo, tak? Słucham? Trzeba odebrać jajo, tak? Tak. No, jeżeli nie jesteśmy pewni, to ja się mogę schować za jakimś kamieniem i dalej mówić po smoczemu, a ty rzucisz jakiś, nie wiem co, jakąś iluzję i to będzie brzmiało, że jestem dużo większa niż on. To nie muszą mnie wtedy widzieć. Koboldy nie są za mądre. Co? A dasz radę zrobić tak, żeby twój głos był jakby nad tym sklepieniem? Że nad tym sklepieniem jest duży, większy smok? Filip się rozgląda. Jak wygląda konstrukcja tego pomieszczenia? U góry znajdują się łączenia krzyżowe. Całość jest wykuta w kamieniu. Nie wiem, czy czegoś więcej ci potrzeba. No bo tak sobie myślę, że jak będę mówiła odpowiednio blisko ściany, w odpowiednim miejscu załamania, to ten głos się będzie niósł echem. Albo ja powiem głosowi, co ma powiedzieć, a on zadudni.
albo będziemy wszyscy mówić jednocześnie. Wtedy będziemy brzmieli bardzo poważnie, może oprócz mieczyka. Ale tylko ty znasz smoczy. No to ja wam powiem co. Ja przepraszam bardzo. A ja nie? A ty też znasz smoczy? No tak. I... Nie, trochę jestem obrażony, że Gus nie uznaje moich umiejętności w posługiwaniu się języka. Nie, ładnie szary. Działałem. A może Czarek przemieni się w taką wielką tubę? Czarek jest mieczem. Niech Czarek przemieni się w wielką tubę. Ja jestem mieczem, szary. I będziemy mówić przez tubę. I to będzie wtedy bardzo głośne nie, i donośne. Nie jestem tubą. Cicho bądź. Nie będę tubą. Nikt cię nie pyta o zdanie. Ciebie też. Gus, to jest dobry pomysł. Tak? Tak. Nie. Tak. Ja jestem tym niekoniecznie przekonany, ale nie znam się na tym, więc może być. Taka wielka tuba. Smok widać wyraźnie, że szykuje się za chwilę do spopielenia jaja. Musimy się pośpieszyć. Koboldy skrzeczą i wrzeszczą, radując się. No dobrze, mieczu. Stań się tubą. To bardzo dobry pomysł, że podoba mi się. Szybko. Ale nie patrzcie, bo się wstydzę. Gus odwraca wzrok, ale trochę podgląda. A ty. Aż mieczek się zarumienił. Dobrze. Słuchajcie. Tuba faktycznie się pojawia. Na początku kształt jest niewyraźny, ale z każdą chwilą rośnie i staje się stalową, potężną tubą, wyglądającą mniej więcej jak na kształt smoka, a dmie się w jego ogon. Świetnie! Cicho, tubo! Dobrze! To nie moja wina, że tak mu... Nie, słyszałeś co? Nie, czci! Czci! Koboldy dalej skupione na swoim. Filip bierze tubę w ręce. Dobrze, Meriku. To teraz szybko, smok. Wielki, czerwony. Albo chociaż dym. Albo smok. Spadujący kamieniu! Bumu, bumu! Ja tu mam. Filip zaczyna od tego, że nim wszystko się rozpocznie, skupia bardzo intensywnie swoją energię i siebie po to, żeby wygenerować taką olbrzymią kulę ognia, która rozejdzie się po całym sklepieniu. Ładne. To gotowy, Meriku? Smoka tu nie zrobię. Na razie. Ale mogę ci pomóc. Dobra. No to... Gotowy? Tak. No to w takim razie Filip, nim zacznie swój występ, faktycznie tworzy olbrzymią, jak największą kulę ognia, którą kieruje prosto na sklepienie, tak, żeby po prostu ruszyła całym sufitem i pokryła go w całości i rozgrzała w ogóle kamienie miejscami, tak, żeby to wyglądało jakby faktycznie przepotężny smok właśnie zionął, żeby zwrócić uwagę koboldów. A też stara się to robić w ten sposób, żeby trudno było określić kierunek, z którego to dochodzi. Skoncentrowałaś się, uniosłaś dłonie, a zebrana energia buchnęła do góry, rozbijając się po sklepieniu, rozchodząc z olbrzymią siłą. Wykonaj test na oszustwo, ale masz za to działanie plus 5. Ja coś dodaję swoim... Ale co robisz? Znaczy, no próbuję zmienić głos Filip. Tak? Żeby naprawdę wydawał się taki... Żeby znosił... Był z bardzo wysokiego miejsca i bardzo donośny. Naprawdę. Dobrze. To też to jest plus 10. Przerzucam ten rzut. A ja 10. Sięgam niestety po statystyki Czarnego Smoka. Ale ja na razie chcę oszukać koboldy.
Ale smok jest tutaj z najwyższymi statystykami. Powiedziałam, co wiedziałam. No dobra, to mam plus 17 z defaultu. Let's do this. On by się przydał. 27. To rzucam najpierw na koboldy. Naturalna 20. Come on! Ale to będzie interesujące, jeżeli zaraz wyrzucę krytyczną porażkę dla czarnego smoka. Please do. Tak, zrób to. Musimy się. A czy koboldy nie są głupie i na przykład nie mają przez to mniej? Z reguły są głupie, ale wyrzuciły 20. I tak sobie mówię. Nie kłamie, możecie ją zobaczyć tutaj po mojej prawicy. Niestety widzę. Dziękuję za potwierdzenie. Ja nie chcę patrzeć. Też wolę nie widzieć. See no evil. Gdzie jesteś, mój smoku? Nie ma go! Umarł. Nie istnieją czarne smoki. Wymyśliłeś je sobie. To iluzja. Dziecko. Ile miałaś? 27. Zobaczmy, co na to smok. Jeden. No come on. To nie było jeden. Nie, pobite gary. No. Ile to było? 18. 35. Plan A się nie powiódł. Powinien robić plan B, żeby nas przynajmniej nie zjadł. Koboldy przerwały swoje śpiewy. Odwróciły się z miejsca, z którego buchnął ogień. Smok poderwał się do góry i wyłonił swój czarny czerep zwieńczony zakręconymi długimi rogami. Spojrzał w waszym kierunku, spojrzał w kierunku ognia. Cisza! Uspokójcie się, bestie małe. Kto tu przybył? Co to ma znaczyć? Próbuję wcielić w życie plan B, czyli stworzyć wielkiego smoka. To nie mnie, iluzję. Tak, iluzję. Dobrze, wykonaj test na magię. Jakieś plusy? Biorąc pod uwagę wynik ich rzutów, niestety nie mogę ci dać tych plusów. 12! Hero point! Uwierzcie mi, że ledwo... Już była 20. Się jakoś zatrzymała na 20 i jeszcze się wróciła na 20. Tak, tak, naprawdę też to widziałem. Ostatni hero point. Jeśli nas zje, to przynajmniej będę bohaterski. Nie, no nie może nas zjeść. 10, czyli plus 10, czyli 20. No come on, nie możesz rzucać tą kością, ja zbraniam. Ona jest źle wyważona. 18. Weto. Koncentrowałeś się, wyciągnąłeś dłonie przed siebie, by stworzyć potężną iluzję smoka. Ale kiedy czarna bestia zrobiła krok do przodu, iluzja rozpłynęła się w powietrzu w przeciągu chwili. Mam jeszcze jedną akcję? Masz jeszcze jedną akcję. Rzucam, czyli zaczynam śpiewać, że na mojej... grając na lutni. I to jest niby zwyczajna piosenka, ale daję moim towarzyszom szybkość. Bardzo dużą szybkość. To jest zdolność, którą posiada Bard i posiada Merrick konkretnie. Używając tej pieśni, poruszacie się wielokrotnie, ale to wielokrotnie szybciej. W przeciągu jednej akcji bylibyście w stanie dobiec do smoka. Smok właśnie mija w tym momencie jajo. Moi słudzy! Odejdźcie na bok, a ja pokażę, jak wasz pan i Bóg pokonuje śmiertelników. Panie smok, mówię po smoczu. Po smoczemu. A może się jakoś dogadamy, zapiewam ładne piosenki i już sobie pójdę. No, że to byłoby fajne. Nikt nie wyjdzie z mojego królestwa. Tubo, stań się mieczem. Jasne, szefie. I widzisz, jak w przeciągu chwili przemienił się w ostrze. Dostrzegasz, jak wyrosły na nim drobne zęby, z których ścieka jakaś posoka. To ode mnie, szefie. Taka bestia wymaga konkretnego działania. Szefie, to zaboli. Wybacz. Nagle poczułeś straszliwy ból w swojej dłoni i poczułeś, jak ostrze łączy się z twoją kością. Jest traktowana w momencie ataku jako o jedno obrażenia wyższa od tej pory na czas działania. Oznacza to, że zadaje po 2k10 obrażeń. Jednak w przypadku nietrafienia miecz musi pożywić się twoją energią.
Inicjatywa. No dobra. Nienawidzę cię, Kosko. Ale ja to mogę przerzucić. Ja biorę, tak? To ja to przerzucę. Dlaczego to moja kość? Bo jest przekozacka. 14, czyli 26. Mhm. Nie, przepraszam, 23. Dobra. Fidlip ma naturalną 20. Nice. Czarny smok jak coś ma 25. No to ja, Fidlip ma 33 z naturalną 20. Ja mam 26. A Fon ma... 25. 22. No dobrze, to wpierw Fidlip. Czyli mam dodatkową akcję w ogóle za to. Tak, słucham cię. Czy on leci? Ten smok do nas? Nie zmieści się tutaj, by lecieć. Okej, okay. Człapię sobie. Ja tą dodatkową akcję chcę wykorzystać na to, żeby jak najlepiej mu się przyjrzeć. A żeby ocenić jego te słabe punkty i tak dalej, mocne strony. Wiesz, on jest bestią. Może przekonać bestię. Myślę, że to jest za duża bestia, żebym ją mogła przekonać. To nie jest wiwerna. No ale jest bestią. Może spróbować. Krzesło nie. Smok ten ma słabość w postaci lodu. Niby dobrze, ale nie do końca. Masz sopelki. Dobrze, w takim razie pierwszą, w takim razie moją turę faktycznie chcę wykorzystać na to, żeby rzucić na niego promieniem lodu. Rzucić w niego promieniem lodu. Wychodzisz naprzeciw, swe dłonie przed siebie i spoglądasz na bestię, na czarnego smoka, który wyłania się z ciemności prosto w twoim kierunku. Będę celować w jego krtani. Dobrze więc. Mam jeszcze... To jest ostatni przerzut. Wypadła jedynka. 19, okej. Okay. Dobrze, słucham cię. Promień trafia bestię, ale jak bardzo? Jest, bo już weszło po prostu? Myślę, że tak, ale powiedz mi ile łącznie. 31. Lód trafia jego szyję. Okay. Pochłania ją i... To teraz na obrażenie. Pamiętaj, że dorzucasz jedną kość dodatkową za jego słabość. Czyli 3d4. 10 plus 11, 22. 27. To i tak bardzo ładny wynik. Bestia odchyliła swoją szyję, krzywiąc się w dziwnym grymasie. To jest twoje... To są twoje dwie akcje. Zostaje ci jeszcze jedna. Tak. Czaru już nie wrócę. Może chodź gnać... Koboldy wrzeszczą imię swojego bóstwa. Skaczą na lewo i prawo, ale nie reagują i nie ingerują w walkę, tak jak pan im kazał. Myślę, że tę turę poświęcę na to, żeby poinformować moich towarzyszy o słabościach po prostu stworzenia. Jasne, poświęcasz. Krzyk akurat jest darmowy, ale traktujemy teraz w takim wypadku, że tą akcję poświęcasz, żeby pomóc w dalszym działaniu tak. swoim kompanom. To ja z 26. Tak. Ja mam taki 23. Wspaniały pomysł. Pomysł polega na tym, że wlecę temu smokowi do nosa. Tak. Tak. I spowoduje, że będzie kichał na prawo i lewo, łaskocząc go w nosie. Dobrze. Czy już to szarżą? Robię to szarżą. Pragnę przypomnieć jedną istotną rzecz. Merrick użył swojej pieśni, która przyspiesza. W tym momencie mieczyk porusza się z taką szybkością, że nie jesteście w stanie go zauważyć, a kiedy wystrzeliła, to tylko poczuliście ten pęd powietrza, który was wręcz odrzucił na boki, kamienie poderwały się w powietrze, a ona niczym pocisk powędrowała prosto w nozdrze czarnego smoka. To jest 11 plus rzeczy. Plus dwa z samych... Na początku, tak, masz na pewno plus ode mnie. Nie wiem, czy masz plusy za to, że latasz szybko. Tak, plus dwa. Plus dwa, czyli plus trzy, plus twoje... Na szarże. Plus atak. Jeden za szarże, czyli cztery za szarże. Mhm. Znaczy w sumie całość. Plus cztery plus atak. Plus atak. Normalny atak z broni. No. Czyli plus 13, czyli plus 17, czyli mamy 28. W nos. Wleciałaś do środka. Znajdujesz się we wnętrzu. Widzisz wszędzie, że wszystko wygląda jakby było lekko potopione. Będę go dźgać. Wszędzie. Nie tak, żeby mocno. Mhm. Tylko, żeby dużo. Masz jeszcze dwie akcje, co robisz?
Dźgam. Dobrze, słucham cię. Rzucaj. I robisz to szybko. Robię to bardzo szybko, tak. To jest dużo dźgania. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jego pancerz spada o 10, czyli ma 15 punktów pancerza od środka. Od nas masz plus okay, dobrze. 3. To easy. Mhm. Tak, to weszło. A ile? To jest istotne. Masz 12, to jest istotne, bo masz 25, czyli to jest krytyczny sukces. Mhm. Tak? Tak. Okej. Tak. Okay. Czy używasz swojej akcji, by wziąć swoje ostrze w dwie dłonie? Oczywiście, że tak. To jest w takim wypadku. Dwa razy. 4K12. 4K12. Proszę się uprzejmie. Plus, plus atak. Plus 4 z siły. Tak. Czy do mnie doszło, że mały chruścik jest ode mnie od 4 razy silniejszy? Jest taka szansa. 4 razy skutecznie zadaje obrażenia. Jakby ci to powiedzieć, 16, chruścik 25, ma 2 HP-ki więcej ode mnie. 26, 30. 30 punktów obrażeń jednym atakiem. Tak. Wbiłaś ostrze, a bestia podniosła pysk do góry. Ej, już 50 w sumie. On nadal miał kichać. Widać, że koncentruje się na tym, co jest wewnątrz. Próbuje cokolwiek zrobić, ale to była twoja pierwsza akcja, masz jeszcze drugą. 15... Plus 13. Plus 13. Plus 12. Ponownie krytyczne trafienie. Czyli jeszcze raz 4 dwunastki. This is how you roll. Nie, to nie są 4 dwunastki, ponieważ możesz tej specjalnej zdolności użyć raz na turę. Więc w tym momencie to jest 4, tylko 4K8. Też dobrze. Trochę smutek, ale gdzie mamy K8? Czekaj, tu są raz, dwa, trzy. Dobra, to dobrze. Ja mogę dać jedną? Niech któryś z was mi da jedną. Dziękuję, już mam. Dalej. Jedno w ciebie. Jestem sam. 15, 20, 25. 25, 29, bo plus siła? Tak. Jestem mordercą! Widzicie, jak krew trysnęła z nozdrza smoka, a ten wije się, uderzając łbem o jeden z filarów. Zaczynają spadać kamienie, a filar opada na ziemię z potężnym uderzeniem. No dobrze. On ma 25, czyli... To się przerzucamy. Ja mam 23. No ja miałem krytyczny sukces. 27. 30 parę. Gusie, słucham cię. Ja bym chciał poświęcić jedną akcję na to, żeby do niego dobiec. Jedną na to, żeby wspiąć się na niego. Wbiegłeś na niego w jednej akcji, ponieważ masz zwiększoną szybkość ruchu. Nie. Więc ale zanim to zrobisz jeszcze, rzuć na akrobatykę. Upewnijmy się. Plus. To jest prosty poziom 10. Okej. Okay. 28. Wskoczyłeś na niego, łapiąc się łusek, wbiegasz po jego grzbiecie. I chcę być na tej zamrożonej szyi, żeby uderzać w osłabione miejsce. Znalazłeś się już blisko, wyciągasz ostrze przed siebie i w powietrzu skacząc tniesz. Tak. A tnę dwoma ostrzami. Dobrze. Tym o czerwonym. Od razu poświęcę 5 hit pointów, żeby dać sobie 5 do wyniku rzutu. Jasne. Za chwilę odpiszę i atakuję. Dobrze, ostatni hero point. Tak, to, tak zawisłeś na moment w powietrzu, wszyscy to widzą i tniesz. I to jest... Pamiętaj, że masz plusy za tamto, plus 2 i 1 ode mnie, czyli plus 3. 33. To, czy to jest krytyczny sukces? To nie jest krytyczny sukces, ale trafiasz. Ale zamrożone gardło. Nie, nie, to trafiasz. Może jednak. To ja będzie... Tak, 2K10. A zobaczymy. Właśnie o to mi chodzi. 5K6. Nie wiem, czy tyle mamy. Mamy? Mamy, już rzucam. Fajnie. 31? 31. 31 obrażeń. 31. Weszło 100. Z kawałkiem. Ciąłeś, opadłeś na ziemię. Z szyi trysnęła posoka. A smok otworzył pysk. I ogień wydarł się z jego nozdrzy, z jego pyska, otaczając wszystko to, co znajduje się przed nim. Co nim nie? Czyli mnie! Jestem pod nim. Nie, ciebie też.
Od ciebie zaczyna. Nie, nie zaczyna od niego. Zaczyna od krucika. Tak, tak. Wszyscy test na refleks, poziom 25. Też? Tak. Ja mam 25. Czy ja mam jeszcze jeden hero point? Mam 16. Na kości, czy łącznie? Łącznie. Są 3 przerzuty. No to mam problem. W środku, czy zrobiłam 2 przerzuty, czy 3 przerzuty? Nie chcecie teraz oszukać. Nagranie powie, ale mistrz gry w tym momencie myśli, że to były 2. Przerzuć. Czyli... Proszę, a może nie tą kością. Tak, nie tak najwyżej mistrz gry się myli, ale... Dobrze, dziękuję. To będzie na niego. Znaczy, też ale zwalimy to na niego. To nie ale ten, słuchajcie, za szybkość powinniśmy za to mieć plus 2, tak w ogóle. Tak. Cały czas jesteśmy szybcy. Ja i tak nie zdaję. Poza tym szybkość na mnie nie działa, niestety. 22 plus 2 za szybkość. Tak. Fantastycznie 24. Jednego zabrakło. Tak było. No dobra, ja mam tutaj 13, czyli mam 15 na fidli. 27 Filip. A fon. W tym czasie poproszę dużo kaszustek, jakbyście mi podali. O, masz. Nienawidzę zaklęć ognistych. 4. Jeszcze coś? Jeszcze jedno. Mogę. Czytanie ma więcej. 17. Twoją telefon. Nie mogę, ale już sobie wezmę. Albo dobra, spokojnie, dorzucę sobie. A fon ma 29. Okej. Okay. Czuję tego smoka. Ogień rozchodzi się dookoła po was wszystkich. Niektórzy, ci, którym udało się zdać test, otrzymają połowę obrażeń. Ale przecież mnie tam nie ma. Jestem daleko. Bo nie dobiegałem. To prawda, ale ogień obejmuje całą salę. Jednak ty, schowany, otrzymasz połowę obrażeń. Jej! 24 punkty obrażeń. Każdy. Czyli 12. Czyli 12. Easy. Przed chwilą tu byliśmy. Easy. Dosłownie przed chwilą tu byliśmy. Przestaje się bać smoka, wali tak mocno jak Dryder. Ale... Również duże. Unosi swą łapę, by zmiażdżyć gusa. Zmiażdżyć to takie wielkie słowo. Nacisnąć. To może być przykre. Gusie. 38 do trafienia. Myślę, że może się udać. Chyba tak. Tak i 38 to jest krytyczny sukces. A plus 3 za szybkość, coś tego, nie? 2. Nie powinien mieć jakiegoś obniżenia za to, że jesteśmy szybcy? Nie, nie, to wydostaje się bonus. 39 punktów obrażeń. Czy ty padasz? Nie. Już tyle. Łapa opadła, ty odskoczyłeś, poczułeś jak ostrze szponów przecięło twoją zbroję, ale opadłeś tuż pod jego podbrzusze. Nic. I teraz, nie, teraz jest ten, kto jest po nim, czyli 23. Inicjatywy? To byłem ja. To byłeś ty, tak. Fon był na samym szarym końcu. To wiem, że to jest głupie. Wiem, że to jest głupie, ale Marik będzie chciał po pierwsze odwrócić uwagę na siebie, bo jest tylko zwykłym bardem. Po drugie, przynajmniej go powstrzymać, żeby przez chwilę dał szansę innym go ukatrupić, że tak się wyrażę. I to ma na to specjalny czar, który potrafi chyba zrobić go w dobrych stosunkach do stwora. Możesz spróbować oczarować, ale... Wiem, mam... Ale nie jest odporny. Z dzieckiem? Będąc młodym, czarnym smokiem, nie ma tej odporności. Masz utrudnienie w tym momencie. To możesz spróbować go uspokoić. Więc w takim wypadku to wygląda nie w ten sposób, że ty będziesz wykonywał rzut, tylko ja będę wykonywał rzut na jego odporność. Jednak ze względu na to, że jest on już w trakcie walki, to naprawdę bardzo poważnej, to poziom twojego normalnego czaru, który wynosi 20, spada do 15. Co niekoniecznie może zadziałać na smoka, który ma całkiem sporo woli. Rzucaj tą kostką.
Gracz mi każe rzucać jakąś kostką. Nie wiem, co to oznacza. Co tam wypadło? Ale faktycznie chyba nie jest najlepsza ta kość. Wypadło 8, ale niestety mam złą informację, ponieważ smok posiada plus 15 do woli. Tak, gdyby wypadła krytyczna porażka, faktycznie by się udało, ale niestety czujesz, wyciągając swe dłonie przeciwko tej bestii, koncentrując się, że czar zostaje całkowicie zniwelowany. Jego magia jest bardzo, ale to bardzo potężna tej bestii, która żyje w tych podziemiach. Pomysł wydawał się sensowny i dobry. To inaczej próbuję go przekonać na charyzmę, bo pić się nie umiem, że może niekoniecznie by nas zjadał, bo lepiej by było, żebym wyszedł i na przykład opisał piękną balladę o czarnym smoku, który był najspanialszym smokiem ze wszystkich itd. itd. Ja ci wierzę w te słowa, ale nie wiem, czy uwierzy ten czarny smok, który właśnie jest w trakcie potężnej konfrontacji. Wiem, ale spróbuj. Mogę udawać, że ich nie znam. Fajnie. A to jest interesujące. Fajnie. Zobaczmy. To ja wezmę tą. Więc tak jak wcześniej mówiliśmy, nigdy nie poznawaj swoich bohaterów, nigdy nie poznawaj swoich fanów. Po prostu. Ja mam jakieś pechowe ręce. Dwójka. No niestety. Mam przerzut na charyzmę. Tak, możesz wykonać przerzut charyzmy. Dobrze, mechanika. 13. 4 twoja charyzma, plus twój poziom, plus trained, to jest łącznie plus 6. Czyli plus 6, plus 4 to jest 10, plus wynik na kości był 13, czyli łącznie 23. Plus 1 ode mnie. Bo to jest w tej turze. Tak, to jest cały czas ta sama. On cię nie zna. Nieważne, ale ja go znam. To 24. Ale ja go znam, okej? Zobaczmy, co na to smok. No nie. Jakiś żart. Co tam ten smok? 15. 30 łącznie. No niestety. Słuchajcie, ale kiedy ty mówisz do smoka, on spogląda w twoim kierunku i odpowiada w smoczym. Ciebie zostawię na koniec. Będziesz moją zabawką. Czuję się zaszczycony, proszę wielkiego pana smoka, ale może lepiej ja pójdę z tego przyjęcia i się odwracam i próbuję biec. Jasne, dobrze. Ty próbujesz uciec stamtąd, schować się gdzieś. I teraz? Fon. Dobrze. Fon swoją akcję poświęci na to, żeby zlokalizować jajo. I skoro koboldy na pewno są zaaferowane walką boga Absolutnie. Smoka, to on to tak. Jajo będzie pożyczał. Tak? Odzyskiwał. Właśnie, to jest nasze jajo. On będzie odzyskiwał naszą własność. Jasne. Fon ma zwiększoną prędkość, biegnie z olbrzymim tempem i słuchaj. Na co rzucam? Wiesz co, to jest tak naprawdę na ukrycie się w tym wszystkim, żeby dobiec tam i żeby nikt tego nie zauważył. To jeżeli Fon ukrywa się 6, w moim towarzystwie, to ma plus 2. O nie, to jest skomplikowana matematyka. A ty się nie ukrywasz. 6. Stanów, checks. A, jasne. Czekaj, sam z siebie ma 10. Tak? To jest moje odwrócenie uwagi tym, że... Sam z siebie ma... Wie? Tak, dobrze, 10... Mogę poinformować. Dostaję od ciebie też plus 1. 10... Plus 6? Plus 2... Plus 1, 3... Plus 1 od Fidlip. Czy za to, że jest szybki, też dostaje plus 2? Tak. To plus 5. Nie 6 chyba. 6. Tak, 6 to 16 na defaulcie, dobrze. Tak. To właśnie przed koboldami dajesz. No dawaj, Fon, wierzę w ciebie. Otóż 15, czyli 31. Wspaniale. Ja rzucę za koboldy. Ostatnio im bardzo ładnie poszło. Bądźcie głupie. Są głupie. Koboldy tylko krzyczą i wyłącznie pan, pan! A Fon dobiega czym prędzej do jaja, zatrzymuje się przy nim. Ja mam kolejny świetny pomysł. To zabrało zaledwie akcję. Łapie jajo w zęby. Trzyma w zębach. I zaczyna biec w drugim kierunku, tam skąd my przyszliśmy. To jest ten moment, kiedy właśnie was mija Fon. Żeby zostawić je w ogóle gdzieś u szczytu schodów, czy gdziekolwiek poza zasięgiem tego A smok smoka. Nawet nie zauważa tego, kiedy Fon niknie na schodach u góry. No hej. No cześć. Co to u ciebie? Słyszałam, że moja akcja cięcia potężnym mieczem jest raz na turę. Tak. Fajnie.
Nie. Ja jestem szczęśliwa. A to nie rzucamy szczęstwa, nie? Nie, nie, no, inicjatywa poszła. A, to idzie. Wiedź mój szlamo, raz do nosa. Będzie ciekawie. Już ona cały czas ja jest. Ja tam jestem. Ona nigdzie nie poszła. Impreza trwa dalej. 17. To jest... Tak, to jest krytyczne. Sukces. Czyli to są znowu 4K12, tak? Tak. Także... To jest. No to kolejne 20 kilka. Dzień dobry. A może 30, 48 może byś wyrzuciła? Myślałaś o tym? 12, 21, co to jest? To jest 24, 28, a 32 ci pasuje? Akceptowalne. 32. Pierwszym ataku. Pierwszym ataku. Jeszcze dwa. Nie. Jeszcze jeden. Nie chcę patrzeć, jak rzucasz tymi kostkami, ale chcę usłyszeć. Jak pokonujesz tego smoka? Słuchaj, bardzo bym chciała opowiedzieć teraz wspaniałą i epicką historię, ale z perspektywy mieczyka to wygląda mniej więcej tak, że zamachuje się z całej swojej niewielkiej, wróżkowatej, astralnej siły. Jak już ustaliliśmy wielokrotnie. Absolutnie, jest to astralna moc wróżek. Od tej pory zawsze tak będę mówił. Dziękuję, czuję się w końcu doceniona. To ta krew fej. Nie. Następnym razem to będę nie. Się wyczarowywał smoka. Halo. Ja tutaj epicko pokonuję smoka. Słucham. Więc mieczyk zamachuje się z całej swojej wróżko astralnej siły i wbija swoją wykałaczkę w podłoże nozdrza smoka, a potem opiera się na nią całym swoim ciężarem i jeszcze podskakuje. I to jest tyle, co widzi mieczyk. A potem nagle świat zaczyna bardzo szybko opadać w dół. Tak jest, ale na całe szczęście wykałaczka jest mocno wbita w nozdrze smoka i mieczyk, trzymając się z całej siły rękojeści, utrzymuje mniej więcej pozycję pionową. Wy stoicie dookoła. Za jedną z skał widzicie barda, który zapisuje stronicę swego dziennika i wspomnień chwil ostatnich bestii. Koboldy natomiast dookoła spoglądają na swego pana i nie rozbiegają się. Wychodzą na zewnątrz, stając wokół cielska i padają na kolana przed nowym władcą. Mieczykiem. W rzeczy samej. Mieczyk waleczny. Jedynie dostrzegacie na schodach jedynego bardzo roztropnego puma, który zatrzymał się, wypuścił z pyska jajo, które stacza się po schodach. I pum, znużony całą sytuacją, opada na nich. A wy pokonaliście czarnego smoka, zdobyliście uznanie koboldów, zebraliście skarby, które znajdowały się w tej górze. A to ja bardzo chętnie przyjmę. My też. Przynosząc dary prosto do wioski Charlotkowo. Właśnie. Ten wieczór w Charlotkowie mógł przejść do historii. Nie tylko udało się wyjątkowe ciasto, które jak co roku ściągało ludzi z odległych krain, ale przede wszystkim dlatego, że znów bohaterowie zawitali do tego miejsca, ratując mieszkańców i ratując przyszłość samego miasteczka. Tym razem jednak w tym wszystkim też było coś wyjątkowego. Historie zostały spisane. I na zawsze były śpiewane w karczmach, jak i czasem nucone przez podróżników, marzących o tym, żeby mogli osiągnąć też tak cudne czyny. No dobra, tak to się stało, ale może chętnie posłucham was, co wyście zrobili tego wieczoru, jak spędziliście ten czas i co zapamiętacie z tej historii. Melik oczywiście jako najsławniejszy i najlepszy bard wybiega jako przy okazji udało mu się zwinąć jakąś łuskę, kieł czy cokolwiek tam smok ma i wymachuje tym z całą dumą i na moich oczach to zrobili! Ja im pomagałem, ale na moich oczach! Zaczyna biegać, skakać i kompletnie jakby dostał jakiegoś odepienia. Ale
kiedy już wyszalał się, to musi wrócić do swojej pracy i spisać to, oczywiście w korzystnej dla niego wersji, żeby pokazać podobnym, jak to dzielny Bart i jego drużyna pokonali smoka. Tak było. Co zrobisz? No, jak napisali, to znaczy, że prawdę. A... Filip... Myślę, że rzeczą, która najbardziej zastanawiała Filip w tym całym zamieszaniu, nie teraz, nie w tym momencie, kiedy wyszli do Szarlotkowa, tylko w chwili, w której znaleźliśmy się całkiem niedawno, kiedy to stanęła w karczmie i dowiedziała się, że Gus ma już prawie 1000 złotych monet długu. Myślę, że to był ten moment, w którym się zastanawiała, co się stało z tą stertą złota, którą półork wyniósł z leża smoka. I myślę, że to jest obraz, który z tego wydarzenia został jej najbardziej w pamięci. Nie to, że pokonali faktycznie smoka, tylko to, że Gus idzie z tą górą na plecach niemalże, a potem nie stać ich na to, żeby mogli przedostać się do portu. Myślę, że zapamiętała również to, że największy smok może przegrać z najmniejszą gałązką. Wróżką. Bo przecież wiadomo, że krew fej płynie mocno. Gnomy przecież same mają krew fej, także... Wiecie. I chyba to jest dla niej jakby największy przekaz tej historii. O jakichś małych rzeczach, które zwyciężają największe problemy i największe przeszkody. A to wszystko dzięki współpracy i odpowiednio mocnym wykałaczkom. Gus będzie na pewno zawsze wspominał swojego towarzysza, którego jednak postanowił uwolnić i pozwolić mu samemu decydować o tym, co będzie robić, czym będzie, gdzie będzie. On wybrał. Wybrał to, by towarzyszyć Gusowi. Ale też pod postacią, jaka mu najbardziej pasowała. Czyli pod taką, którą sam uznawał, że w danej chwili była potrzebna Gusowi. Na początku wybrał to, czego potrzebował najbardziej, czyli odpoczynku. Stał się medalionem, który cały czas chronił serce Gusa. Poza tym Gus wrócił do Szarlotkowa, chwalił się wszystkim, jaki jest wielki i wspaniały, i najadł się ciasta tak bardzo, że rozbolał go brzuch. Nie od dziś wiemy, że ciepłe ciasto na brzuchu szkodzi. Zamykając rundkę dookoła stołu, tego wieczora Mieczyk z pomocą świeżo poznanego Barda, jeżeli ten mu jej udzielił, pokazywał w karczmie swoją wspaniałą walkę ze smokiem. Tym razem prawdopodobnie o wiele bezpieczniejszą niż ta, którą pokazywali tak bardzo niedawno, poprzedniego dnia, wieczoru, może nawet zaledwie kilka godzin temu. Czas w półmroku płynie dosyć dziwnie. A kiedy przedstawienie się zakończyło, Mieczyk podleciał do Filip, pokiwał poważnie głową. Mieczyku, zostaju! Bogu koboldu, odpowiedzialnościu! Masz rację, Mieczyku, to jest bardzo duża odpowiedzialność. I teraz musisz uważać, żeby tym wszystkim setkom koboldów nic się nie stało. Mieczyk kiwa głową i trochę opadają mu jego niewielkie ręce, bo to jest bardzo duży ciężar, jak na taką bardzo niedużą, nawet astralną wróżkę. Pewien ogry, Izek poklepał wróżkę po plecach. Wioska zawsze będzie pomagała koboldom, a koboldy wiosce. I tak też, kiedy Filip z Gusem opuszczali to miejsce, na moment zatrzymali się na pagórku i spojrzeli, widząc spokój i ciszę, której tak bardzo potrzebowało to miejsce, jak i oni sami. Dziękuję wam. To już koniec tej historii. Zapraszamy na kolejne.